Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Ze mną Simon Martin i chłopaki z doktora Bru, Marcin Olszewski, Łukasz Lis. Siema. Będziemy za chwilę ważyć, w zasadzie już ważenie się zaczęło. Będziemy za chwilę, pokażemy wam ważenie kolaboracyjnego piwa Simona i doktora Bru. Będzie to... Jaki styl? Belgian IPA. Belgian IPA, ekstrakt? 18. 18, jest nazwa wymyślona? Tak, to teraz ja mówię. Bo Molly IPA, Simon powiedział, że jedna z jego córek ma tak na imię. Ale powiedział, że ale ma jeszcze drugą. Jedną. Jeszcze ma trzecią też. Tak, ale ta druga ma na imię Annabelle. Yes. Annabelle, yeah, yeah, my daughter, yeah. I to będzie Annabelle? Tak, i to będzie Annabelle. Cool. Czyli Annabelle Belgian IPA. Yes. Chmiele dopiero będą wybierane. Właśnie zaraz będziemy. Także zaraz się udamy do magazynu pilnie strzeżonego. Tutaj cztery kłódki, tylko Marcin i Łukasz muszą być jednocześnie przekrętni, że otworzy się. No i Michał musi trzymać psa. Tak. Simon, what was your idea for this beer? What hops are you going to put in this? Some citra. Some yes, citra going in there. And some a little bit of Centennial. Yeah. I think that'll go really well with that lovely Belgium yeast, that estuary kind of fruity yeast in there. And I'm liking the idea of. But you know, they have some new varieties. Maybe you don't even know. Oh well, this is all part of the plan. I think it's going to be a bit of freestyle brewing today, freestyling. But I'm quite happy that it's going to be about 90 IBUs as well. Really nice and bitter. Tak, Simon jest bardzo podekscytowany, generalnie chciałby, żeby tam była citra i Centennial, ale właśnie mu powiedziałem, że tam może się spodziewać takich rzeczy, których jeszcze nie widziało jego oko, więc idziemy do magazynu, wybierzemy chmiele. Simon jest bardzo podekscytowany, że to jest takie, prawda, zwariowane, trochę szalone, freestyle brewing. So we're going to the hop magazine. Oh yeah, let's go and have a look. Let's get our noses in there. Troszkę mozaik. Ale zaraz zobacz. Taki olejowy, naftowy. Ale bardzo taki dużo tej no. Żywicy, tych olejków. Zależy, to jest tak zbite, że się w ogóle nie da skojany. Intensywny, rzeźki. Taki też trochę do Simco podobny. Taki leśny. Natomiast jak dla mnie tego właśnie leśnego tak dużo śpiwy nie ma. Zobacz. Też myślałem, że on będzie taki właśnie wielo. Porcha wioda. Ale ja myślę, że tak jak Simon powiedział, I think that what you said also the Centennial would be very interesting with them together. Lots of juicy, grapefruity. Four kinds of hops could be good number. What do you think? I think even three, but yeah, three before. Maybe four. Not so, more. Let's say Enigma and the Centennial. What more do you think? Something that I like the Centennial because it gives like a really grapefruity. So I'm a big fan of
apricot, peach, grapefruit flavors, you know, like that. Okay, we have to take about 4 to 5 bags. Maybe Equinox? Yeah, I don't think I've ever brewed with Equinox before, so that'd be a new one for me. But Enigma, Enigma smells great. That, the cocoa, how it's say? Coconut flavor from Sriracha Ace could be interesting connection with Belgian East. Yeah, but I don't know. I don't think that it will be so. It could be too much. Strange. It could be too much. I don't think this flavor is so strange that will appear. I think it. Sriracha is better than Equinox. Yeah. In that case. Okay. I have some tail. Okay. Hold it. Sriracha. Amarillo and Amarillo. Maybe Simcoe, because Simcoe we don't have. Wait a moment, maybe I will find. This could be, but it isn't. Ah, Simcoe will be fine. Yeah. Simcoe Centennial, they generally go together well, don't they? When you think of different hop varieties of beer, they always seem to use Simcoe and Centennial. Mm. Yeah. It's Sriracha coconut flavor. Really good. No i pokażę wam browar. Tutaj jak widzicie trwa butelkowanie, tu jest linia butelkująca. Za mną warzelnia, ta wyższa to kać filtracyjna, niższa to jest kać zacierno-warzelna, czyli tam zaczyna się zacieranie, następnie transferowana jest zacier jest transferowany do kaci filtracyjnej, tam się filtruje. Widzicie coś na kształt, no nie na kształt, to jest grant, czyli kociołek, korytko brzeczkowe. Widzicie, tam fajnie spływa brzeczka. Za chwilę skończy się filtracja, będziemy zaczynali gotowanie, przy gotowaniu będziemy wrzucali chmiele. Tutaj cały czas trwa butelkowanie, tak jak powiedziałem, zaraz wam pokażę następne pomieszczenia, czyli fermentownie i leżakownie. Jesteśmy na fermentowni, widzicie tutaj 5 tanków fermentacyjnych, ich pojemność to 42 hekto, natomiast wykorzystywane jest 35 hekto, to są dwie warki po 17,5 hektolitra. Jak widzicie Sriracha Ace, miałem okazję próbować przed chwilą naprawdę Azaka, tam mamy American IPA i jeszcze coś tam, druga warka chyba Sriracha i jeszcze coś tam ciekawego leżakuje. Teraz udamy się do leżakowni. Leżakowni, czyli tutaj piwo fermentuje. Po fermentacji, po jakiś, nie wiem, tygodniu, 10 dniach trafia na leżakownię. Ile trwa fermentacja tutaj? 7 dni? 10? 7. Po 7 dniach piwo trafia na leżak. Jesteśmy na leżakowni, czyli tutaj piwo trafia po pierwszej fermentacji. Jak widzicie, ciasno, ale da się przejść. Leżaków jest 10, czyli tam mamy 5 fermentujących, tutaj mamy 10 leżaków i tak to trzeba zgrać, żeby to tak się zgrało, żeby jak najlepiej funkcjonowało. Jest tutaj, całe pomieszczenie jest chłodzone, ale oprócz tego tanki są też chłodzone z płaszczem, czy tylko pomieszczenie jest chłodzone?
Czyli po fermentacji schładzacie jakoś, czy po prostu przepompowujecie i samo się schładza? Schładzacie. Płaszcze mają fermentory. Aha, fermentory mają płaszcze. Fermentory mają płaszcze, tam piwo jest schładzane do odpowiedniej temperatury, przetaczane jest tutaj, a tu temperatura jest utrzymywana poprzez po prostu air condition. Las tanku. Okay, let's add these hops. Come on, let's get them in. Together? Yes, let's okay. Do it. Woohoo! No, these? Yeah, no, no. No, we have to no, no, no. Eager beaver, see? Look at right, this. Come and have a look. There's all them lovely hops. You can smell it.